Ostatnia sesja na temat modlitwy. Będziemy mówić o uwielbieniu. W tej chwili psalm 15:15. On nas prowadzi do tego. Przepraszam, 5:15. Zostawimy ten sam. Nieważne ten sam. Chyba grałem już. Nie mogę się rozczytać. Słowo Żyd to jest hebrajskie słowo Yehudi. I to jest bardzo ciekawa rzecz, bo on ich nazwał Żydzi. Abraham tak naprawdę był nazwany pierwszym Żydem. Yehudi. Powstaje takie słowo, które wcześniej się nie pojawia. Przed Abrahamem ono się nie pojawia, się słowo Yehudi. Więc kto to jest Żyd? Yehudi w języku hebrajskim oznacza chwalce. To jest chwalący Bóg. Słowo Żyd to nikt inny jak chwalący Bóg. To jest w ogóle taka ciekawa rzecz. I na ziemi relacja między ziemią a niebem wygląda w ten sposób, że ziemia chwali niebo. Ziemia w ogóle została powołana, przyjaciele, do tego, aby z niej chwalono Boga. To jest w ogóle ciekawa rzecz. Będę o tym mówił szerzej, jak będziemy mówić o demonologii w ogóle, o całym systemie działania diabła, demonów. Ale ziemia zasadniczo została stworzona, aby była miejscem chwalenia Boga. Tak Bóg tą ziemię do tych celów stworzył. Jakby pierwszy zamysł jego. I potem on na tej ziemi wyodrębnia naród. I ten naród to są Żydzi. Mówi się naród wybrany, ale co to znaczy naród wybrany? To nie oznacza, że on jest narodem, który nie potrzebuje Jezusa. To słyszałem różnego rodzaju bzdury, już mówiąc o tym, że Żydzi mają swoją drogę i oni tam inaczej rozbawiani, no nie będą. Każdy Żyd musi poznać Jezusa, oddać mu swoje życie, inaczej do nieba nie wejdzie, tylko pójdzie do piekła. Ale czemu jest to naród wybrany? Ponieważ ten naród został stworzony między innymi po to, żeby zobrazować jak najwięcej Boga. Cała kultura żydowska jest przesiąknięta osobą Boga. I mimo, że dzisiaj większość Izraelitów Boga nie wierzy, jest to większość ateistów, po prostu religijnych ateistów. Tak jak w Polsce. Zresztą Polska jest bardzo podobna do Izraela z tego względu, że w Polsce jest po prostu mnóstwo niewierzących wierzących. Także to tak podobny kraj. Natomiast Yehudi oznaczało chwalcy, czyli ci, którzy chwalą Boga, ci, którzy wiedzą, jak go chwalić, ci, którzy rozumieją oddawanie chwały. I robią to. I teraz uwielbienie, ono jest indywidualne i społeczne. I o tym będę mówił za chwilę. Ale pierwszą rzecz, którą chcę zobrazować, ona jest właśnie związana z Księgą Rut, 3 rozdziałem. Księga Rut, 3 rozdział. Jestem tam gdzieś po samą leją. Rut. 3 rozdział. Od 3 do 4 wersetu. W ogóle znacie historię Rut. Rut jest kobietą, która nie była Żydówką w ogóle. Ona miała męża Żyda, którego poznała, kiedy rodzina żydowska wyjechała poza Izrael i tam urodzili im się synowie. Wyjechali poza Izrael dlatego, że w Izraelu była bieda wtedy, było ciężko. Oni wyjechali poza Izrael i tam urodzili się synowie. Ci synowie sobie znaleźli żony z tamtego kraju. To było 2 synów. Jedna się chyba nazywała Orpa, druga Rut. To były takie dwie właśnie
poganki, które wyszły za tych Żydów. I potem obydwaj ci synowie tej rodziny żydowskiej umarli, umarł też ojciec tej rodziny, tam zostaje w konsekwencji matka i dwie synowe, które były pogankami. No i ona mówi do tych synowych, no to ja wracam, bo jestem starszą kobietą, wracam do Izraela, tam mam swoją rodzinę, to oni mnie tam wykarmią, bo to chodziło, wiecie, że chodziło o byt po prostu. No i ona już była, jakby nie miała męża i miała tak w prawie mojżeszowym, ona miała zagwarantowane pewnego rodzaju prawo opieki. No i ona tam wraca sobie do tego Izraela, no i ta Orpa mówi, dobra, to ja wracam do swoich, a ta Rut mówi, to ja z tobą idę. No i ona idzie, ta Rut, ona idzie z tą swoją teściową do Izraela, w Izraelu ona się osiedla z nią, mają bardzo biednie, bardzo źle. I natomiast teściowa jest generalnie mądrą kobietą i ona mówi, słuchaj, to w ogóle jest patent na to, że nam się dobrze żyło w tym wszystkim. Patent jest taki w ogóle, że jest tu pewien wykupiciel, który jest właścicielem naszych ziem, ziem naszych przodków i on jest tutaj głównym wykupicielem tego wszystkiego. Na wykupiciel miał to do siebie, że nabywając ziemię, nabywał też wszelkiego rodzaju problemy związane z tą ziemią i z właścicielami tej ziemi. więc ta teściowa jej tłumaczy, mówi, to teraz ja ciebie nauczę czegoś. To jest w ogóle ciekawa historia tutaj. Nie? I ona ją uczy, jak ona ma poderwać tego władza. I ona jej tłumaczy to wszystko. Nie? Jak to się ma do nas? Co my z tego w ogóle mamy wziąć? My musimy zrozumieć, a w ogóle co ciekawe, to jest pra-pra-prababka Jezusa. Tam jeszcze. To jest w ogóle pra-pra-prababka, ten Boaz to pra-pra-pradziadek. To jeszcze po tej linii w ogóle krwi w ogóle idzie nawet, nie? To jest też taka ciekawa historia, że to w ogóle, wiesz, pradziadkowie. No i ona mówi, to ten Boaz to jest kawaler i ty teraz musisz się nauczyć, jak ty masz go tam zbajerować, żeby on się sobie zakochał i żebyśmy my mieli tutaj dostatek w tym wszystkim. To tak, brzmi to tak bardzo chłodno, bardzo materialnie, natomiast to było bardzo normalne. To było bardzo normalne. Ja zresztą jak uczę na temat małżeństw, ja mówię, jeżeli kobieta nie jest materialistką, to jest nienormalna. Tak. Kobieta, natura kobiety jest związana z materializmem. To jest normalna sprawa. Jeżeli tak nie ma kobieta, to jest zaburzona. Dlatego, że kobieta jako samica, ona zawsze, ona ma w sobie wmontowany system budowy gniazda. Rozumiesz? I tyle. I nie ma inaczej. I to można oczywiście, może to iść w patologię, prawda? Ale może też być w bardzo zdrowej normie trzymane. I cała Biblia nam pokazuje jakby filozofię kobiety, która jest oikodespotero, czyli domowa despotka. To jest filozofia kobiety, oikodespotero. To nie jest jakaś, wiecie, to nie jest kobieta, która nie jest łagodna, to nie jest kobieta, która jest jakąś tam heterą, bo to nie o to chodzi. To nie jest kobieta, która tam mężowi na głowie kołki ciosa, tylko to jest kobieta, która jest pewnego rodzaju zarządcą, tak, domu swego. Często się uczy, że mąż jest głową domu. Nigdzie w Biblii nie jest napisane, że mąż jest głową domu. Nigdzie. Kobieta jest głową domu. W ogóle to trzeba zobaczyć, co to jest. Tam jest napisane, że mąż jest głową żony, a nie głową domu. To trzeba dobrze czytać Biblię, nie? I to jest bardzo normalne w tamtych czasach, że ona ją uczy, jak one się mają utrzymać. To jest zdrowe. Tam nie ma nic drożnego. To dzisiaj, wiecie, ta historia jest dzisiaj źle rozumiana przez ludzi, bo dzisiaj jest wykrzywione bardzo wszystko w społeczeństwie. Ale ci ludzie normalnie, szczerze tak funkcjonowali. To jest w ogóle też ciekawa sprawa, jak miłość, ona wychodzi zupełnie z innego miejsca. Że to nie jest ta miłość przede wszystkim emocjonalna, tylko te emocje się pojawiają, ale dużo później. Ta miłość najpierw jest oparta na jakiejś prawdzie. Jakaś prawda powstaje. Emocje mają niewiele wspólnego z miłością. Bardzo niewiele, wbrew pozorom. Uatrakcyjniają tą miłość, ale to nie one są głównym nośnikiem tutaj całego zjawiska. I teraz ona ją uczy. I teraz Boaz w ogóle jest bardzo majętnym człowiekiem. To dobry człowiek, majętny człowiek. I człowiek bogobojny w ogóle. I ona mówi do niej taką rzecz.
A dla nas jest to odzwierciedlenie relacji Boga z człowiekiem. Ród jest tutaj wizerunkiem narodzonego z Bożego Ducha człowieka, a Boaz jest wizerunkiem Boga. Rozumiecie? Ta teściowa jest wizerunkiem Ducha Świętego, który uczy twojego odrodzonego ducha, w jaki sposób ty masz wchodzić w głęboką, intymną relację z Bogiem. Jak ty masz uwielbić? Ludzie czasami myślą, że uwielbić Boga to jest cokolwiek. Przyjdą, jest uwielbienie w kościele, ludzie się tam witają ze sobą. Ręce ze ściskają, tego się po plecach przychodzą. Co u ciebie? Wiesz. To uwielbienie Boga. Uwielbienie Boga. To w ogóle Boga. My tutaj nie uwielbiamy. My nie uwielbiamy, my nie mamy co robić. Kurczę. I ona ją uczy. Duch Święty uczy nas, jak mamy podchodzić do Ojca. Ród 3:3-4. Umyj się, mówi do niej. Najpierw. Namaść. Włóż na siebie strojne szaty. Zejdź na to klepisko, tylko nie daj się poznać temu mężowi, aż się naje i napije. A gdy się położy spać, odszukaj miejsce, gdzie się położy. Podejdź doń, odkryj jego nogi i połóż się. On ci już potem powie, co ma zrobić. Tak pierwało się radość. Tak się wyrywało facetów. To dzisiaj powinno się ludziom cytować. Na tym poziomie literalnym. To tak a propos tego, że kobieta nie może iść, podejść do faceta i go wyrwać. Kwestia jest tego, kto ma objawienie. Kto ma pierwsze objawienie, ten pierwszy wykonuje ruch. Taka jest prawda w relacjach męsko-damskich. Nie ma mężczyzny i kobiety w duchu. Takie coś nie istnieje w duchu. Duch nie ma płci. I o ile masz objawienie męża z nieba, tak? To idź go weź. Nie zastanawiaj się, czy w nim się obudzi, proszę ciebie, wiesz, jakiś średniowieczny Casanova i że on ciebie po prostu swoim urokiem osobistym, wiesz, połączenie jak Leonardo DiCaprio, Johna Wayne'a, ogarnie, że będzie po ciebie, wiesz, jego ciebie. Nie! Buduj rzecz na podstawie objawienia. Okay? To troszkę inaczej wygląda. Pierwsza dyrektywa. Umyj się. Do Boga podejście, tak? Żeby podejść głęboko do Boga, tak? My musimy zrozumieć, że w nas nie może być absolutnie żadnego zafałszowania. Relacja z Bogiem, ona nie może zaistnieć, kiedy w tobie jest zafałszowanie. Jak w tobie zaistnieje zafałszowanie, Bóg jest czystą prawdą! Zrozumcie, Boga najłatwiej porównać jest do prądu elektrycznego. Do prądu źle podejdziesz, to cię porazi. Co ty myślisz, że to jest Bozia? Bóg nas wszystkich kocha. A za takich znajomych mam. I oni ostatnio założyli tam grupę u siebie w mieście od ramienia naszego kościoła. Tam zaczęli grupować ludzi wokół siebie, tam fajnie im to idzie. Natomiast oni też brali udział w kościele ulicznym. I im bardziej oni zaczęli wzrastać w Chrystusie, tym bardziej zaczęli głosić prawdę. No to doszło do tego, że ich usunęli z tego kościoła ulicznego, bo rozumiesz? Bo tam w tym kościele chodziło o to, żeby ludziom opowiadać bzdury. Bóg cię kocha, jakim jesteś. Bóg cię nienawidzi takim, jakim jesteś. Taka jest prawda o Bogu. Bóg cię kocha w Chrystusie. Bóg w Chrystusie cię kocha. Bóg poza Chrystusem, tak? Twój kontakt z Bogiem poza Chrystusem jest śmiertelny. Ludziom się wydaje, że w ogóle Bóg to jest taka postać. Często do Niego podchodzisz. Rozumiesz? O rozporek rozpięty, stoisz sobie i Bozia, come on! Taka jest mentalność ludzi. Rozumiesz? Poza Chrystusem Bóg jest zabójcą! O tym mówi Pismo Święte. To w Chrystusie jest ratunek dla ludzi. W Chrystusie. Poza Chrystusem.
Gehenny. Taka to ta Bozia. O tym mówi Pismo Święte. Tu się humanizm szuka drogi na okrągło. Dlaczego tak jest? Bo poza Chrystusem Bóg nie może, podkreślam, nie może pomóc. Nie może. Rozumiecie, o co tutaj chodzi? Tak jak nie możesz wziąć prądu, tak? I go rzucić w żarówkę. Nie możesz wziąć żarówki, wsadzić sobie w jedną rękę i się podłączyć pod prąd. To musi być schemat podawczy. Rozumiecie, o czym ja mówię? Prąd jest dobry, amen? Bardzo dobry jest prąd. Ja kiedyś pracowałem w elektrociepłowni, uczyłem się w elektrociepłowni Siekierki w Warszawie i tam był taki artysta, który uważał się za elektryka elektryków. Elektryk elektryków, pijany chodził człowieku. W elektrociepłowni Siekierki. I tam była tylko taka nie wiem, taka kabina, no nie wiem co to było, tam były wytyczniki mocy, BMW tak zwane. I tam było 115 kV. I tam była tak, gumowa podłoga, tam trzeba było założyć takie gumowe buty i trzeba było do tych bezpieczników podchodzić z takim w ogóle kijem na odległość. Kretyn człowieku się nachlał i tam w las człowieku i te BMW chciał ręką wyjąć, rozumiesz? Oni go tam zmietli. Z tego faceta nie zostało nic. Przyszli, go zamietli. Elektrociepłownia Siekierki uwalnia energię elektryczną do 1/3 Warszawy i okolic. To bardzo dobra rzecz ta elektrownia. Elektrownia jest w porządku. Rozumiecie? I to, co tam było zrobione, było bardzo w porządku. Tylko ten debil, proszę Ciebie, uważał, że on jest elektrykiem nad elektrykami. Alfa i omega elektryczność. Ludziom się wydaje, że poza Chrystusem cokolwiek się może zdarzyć dobrego z Bogiem. Poza Chrystusem Bóg jest zabójcą. Taka jest prawda. Wiecie, co on w ogóle zrobi z tą ziemią? Zniszczył. Spali. Spali ogniem! Kurczę! Zobaczcie, jaki to jest. Taki Bóg. Poza... My tylko w Chrystusie jesteśmy bezpieczni. Tylko diabeł to jest taki, jeżeli chodzi o niebezpieczeństwo. Bóg to jest dopiero niebezpieczny. To jest niebezpieczna postać. Ja się dzisiaj nie boję Boga, dlatego że ja w Chrystusie jestem. Ja jestem w Chrystusie, to ja mogę sobie nagolatać. Rozumiesz, o co chodzi? Bo ja w Chrystusie jestem. A poza Chrystusem to jest masakra. Masakra. To jest w ogóle... Dlaczego my tyle ewangelizujemy i głosimy? Bo my chcemy, żeby ludzie nie poginęli. Bo ja wiem, ja jestem tak świadomy w ogóle, co się będzie działo. Rozumiecie? Że to będzie orka na ugorze. Dlatego my non-stop głosimy. Żeby to słowo było uwalniane. Człowieku, wychodzimy na ulicę, uwalniamy słowo wszędzie. Telewizja, internet, rozumiem, publikacje. Umyj się, ona ją mówi. Umyj się. Zaizoluj się. W czym się myjesz? W krwi. A? Krew jest do mycia. Krew jest do mycia. Umyj się. Jak to się przekłada? Nie przychodź do Boga ze świadomością, rozumiesz, że ty żyjesz w kompromisie, myśląc, że ty sobie poszerzysz relacje. Nie poszerzysz żadnej relacji. Taka jest. Jak nie będziesz chciał się zmieniać, to relacji nie poszerzysz. Namaść! Tak? Żeby podchodzić do Boga, wiesz, jak to jest, przychodzisz coraz bliżej do Boga, to namaszczenie, które jest na tobie, rozumiesz, ono cały czas się powiększa. Żeby być coraz bliżej Boga, trzeba być coraz bardziej namaszczony. A im bliżej jesteś Boga, tym bardziej jesteś namaszczony. Maszynka. To tak pracuje. Kroczek do przodu, oliwa spływa. Kroczek do przodu, oliwa spływa. Im bliżej, tym bardziej namaszczony. Po prostu. Włóż na siebie strojne szaty. To nie były byle jakie szaty. To nie były szaty codzienne. Ona jej się kazała, ta teściowa, ubrać w najlepsze ubrania. Tak? Do Boga się przychodzi w najwyższym stylu. Tak? Najwyższy styl. To nie jest byle jakość. Kiedy się uwielbia Boga, przyjaciele, to się buduje Jego tron. Ja mam bardzo poważne podejście do uwielbienia. Do nas ludzie przychodzą i podczas tylko samego uwielbienia są uzdrawiani, siedzą, są uzdrawiani, nic nie robią. Ludzie już się nauczyli, dzielą się jedni z drugim, mówi, przyjdź i nie myj za dużo. Usiądź tam. Niech to Ci usługuje. Okej? Niech to Ci usługuje.
Ludzie przychodzą, jest uwielbienie, przyszła babcia, była głucha. Uwielbienie do ciebie siedzi, do ciebie uwielbienie się zwróciło, wyjęła aparaty z uszu, zaczęła słyszeć. I koniec. Na przykład, rozumiecie? Znaczy, że siedzą. Inni ludzie przychodzą, siedzą, a Duch Święty im klocki przestawia w głowie. I zanim dojdzie do ogłoszonego słowa, to oni mają poukładane rzeczy. To jest uwielbienie. To jest uwielbienie. To nie jest rozmiękczenie atmosfery przed głoszeniem. Zaśpiewajmy dzisiaj. Przychodzi pastor, zaśpiewajmy cię trzy piosenki. Zaśpiewają trzy piosenki. Ile? No, zaczynamy od 10 do 20, bo już musimy zbierać piosenki. Trzy piosenki nie zaśpiewamy. Koncert życia. Strojne szaty. Zejdź na to klepisko. Czyli wejdź w pozycję uniżenia. Wiecie, dla mnie Bóg jest moim przyjacielem, jest moim ojcem. Ja się w ogóle nie boję Boga, ja się bardzo dobrze czuję w Jego obecności. Natomiast o co chodzi? Bóg to nie jest mój kolega. Rozumiecie? Jezus to nie jest mój kumpel. Jezus to nie jest fajny ziom. Rozumiesz? To nie majster. To Bóg. To Bóg. Jezus to Bóg, przyjaciel, sługa też. Rozumiesz? Ale to Bóg. Ja podchodzę do Jezusa jak do Boga. W ogóle do Boga podchodzę jak do Boga. Tak się takie moment. Dlatego mówię, zejdź na to klepisko. Rozumiesz? Zejdź niżej. Zejdź na to klepisko. I zobacz, nie daj mu się poznać, aż się najmie i napije. Żadnej prośby mu nie zamów. Nie mów mu, o co tobie chodzi. Niech się najmie i napije. Relacja z Bogiem, modlitewna relacja jest ściśle związana z tym, że karmisz Boga i boisz Boga dopiero wtedy, kiedy Boga nakarmisz i napoisz w duchu swoim sercem, rozumiesz? Swoim poddaniem, swoją obecnością, swoim pięknem, swoją świadomością tożsamości w Chrystusie. Wtedy On zaczyna cię karmić i poić do. Najpierw Boga karmisz i poisz sobą. Modlitwa polega na tym, że siebie przynosisz Bogu do zjedzenia, a dopiero potem jesz Boga. Na tym polega modlitwa. To jest modlitwa, to jest proces umaj. A gdy się położy spać, zobacz, co się dzieje w duchowej rzeczywistości, kiedy ty karmisz Boga sobą, tak? On zaczyna wypoczywać. On wchodzi w potężne odpocznienie. On siada. On siada. W starożytnych czasach, kiedy król siedział, było bezpiecznie. Kiedy król siedział, to była oznaka, że jest w porządku. Kiedy król wstawał, tak, to wszyscy patrzyli po sobie. Bo za chwilę, tak, miało być uwolnione słowo jakieś. I nie wiadomo było, co będzie dalej. Czy będzie wojna teraz? Czy będzie traktat pokojowy, z kim się walczy? Ale coś się miało dziać. Bo kiedy Bóg siedział, kiedy król siedział, było wszystko dobrze. To jest napisane, że a gdy się położy spać, kiedy odpocznie. Odszukaj miejsce, gdzie się położy. Znajdź miejsce w duchu. W modlitwie szukamy miejsca w duchu. Miejsca, w którym zaczyna, wiecie, to są rzeczy, których nie można już wypowiedzieć. Ale jeżeli ty rozwijasz życie modlitewne, ty wiesz, o czym ja mówię. Ty wchodzisz w pewne miejsce, gdzie zaczyna być coś o wiele głębszego niż było do tej pory. Jest jakaś głębia. Wchodzisz w coś głębiej. Nie umiesz tego nazwać nawet. Podejdź doń, czyli co? Już się zbliż, coraz bardziej odważnie. Czyli relacja, ona jest. Podchodzisz w sposób uniżony, a im jesteś głębiej, tym powstajesz. A religia uczy odwrotnie. Religia to pokazuje taką głupotę, że przychodzi do ciebie, a potem się przychodzi, Panie, jeżeli ty możesz, to spraw mi to i tą rzecz. Tak religia uczy. Bóg mówi, Duch Święty uczy, podchodź tak, a im jesteś bliżej, tym odważniej. 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 A na końcu odkrywaj Jego nogi, czyli wchodź w bezpośredni kontakt. I wtedy jedno szepnięcie. Jedno szepnięcie. Jedno szepnięcie. I zmienia się życie.
prośba jedna. I rzecz się stała. Jedno westchnienie i nastąpił przełom. Ale kiedy? Kiedy jesteś tak blisko, że odkrywasz jego nogi. Czy wy w ogóle wiecie, że to, co ona robiła tam, w stosunku do tego władza, tak? To było wbrew pewnym takim utartym schematom społecznym. To było wbrew. Bo ona w pewnym sensie ryzykowała. Ona ryzykowała. Tak jak ryzykowała kobieta, która była chora na krwotok i przy szpitalu Jezusa się dotknęła. Ludzie mówią, czym ona ryzykowała? Ja mówię, tym ryzykowała, że kobieta chora na krwotok, dotykając ortodoksyjnego Żyda, nauczyciela, mogła być po prostu ukamienowana za to. Kobieta, która miała okres, nie miała dotknąć palcem mężczyzny. Facet nie mógł usiąść na stołku, na którym siedziała kobieta, która okres miała. Człowieku, to jakby kobieta nie powiedziała. Kobiety miały specjalne, w czasie okresu, miały specjalne miejsca, gdzie siedziały, oznaczone. Jak kobieta by usiadła gdzieś i byłaby przyłapana na przykład przez męża, to on miał prawo na przykład ją wyrzucić z domu. Tak to wyglądało, człowieku. Jest historia o tym, jak pamiętacie chyba, nie wiem, która tam te bożki domowe wyniosła temu swojemu ojcu, ta Jakuba, żona, która się mądra, nie wiem, co tam było, bożki zabrała ze sobą. Okres miała i na siodle usiadła i schowała wszystkie pod siodło wielbłąda. Ojciec jak wszedł, wiecie, jak wszedł, zobaczył, co się dzieje, zobaczył, że ona ma okres, tak? Że siedzi na siodle, to się do siodła nie dotknął. Wszystkie bożki były pod siodłem schowane. To jest wspaniale. Chodzi o to, żebyście, wiecie, ta kobieta, która tak by postąpiła z tym mężczyzną, że ona podchodzi, odkrywa jego nogi, odkrywa nagość, nie swojego męża. Odkrycie nogi oznacza, że odkrywa nagość. Okay? To oznaczało, że ona może być ukamienowana za nierząd. Mogła być podejrzana, że jest nierządnicą. W ogóle takie rzeczy. A więc ona ryzykowała. Więc jak jest w relacji, przychodzi takie miejsce, gdzie ty musisz już wykazać tak potężną odwagę, jakbyś łapał Boga, powiedział, jestem tu! Rozumiesz? Tak wchodzisz. Tak wchodzisz. I co jest dalej napisane? Połóż się. Już nic nie rób. Odpocznij teraz w Niego, a On zacznie działać. Zobacz, jak działa relacja. Zobacz, o co chodzi w relacji. Uwielbienie. Czym jest uwielbienie? Jakie jest znaczenie uwielbienia? Jaki to ma sens? Jak wygląda realność uwielbienia? W uwielbieniu są trzy elementy. Chwalenie Boga, dziękowanie i czczenie. Na uwielbienie składa się oddawanie chwały, oddawanie dziękczynienia i oddawanie czci. Często towarzyszy takie słowo w Biblii miejscom, gdzie jest oddawana największa chwała Bogu. To słowo to jest dokeo, oznacza cieszyć się znaczeniem. Czyli uwielbienie w Tobie musi powstać jako bardzo ważna rzecz. Czyli ta główna część modlitwy, ona musi być dla Ciebie bardzo, bardzo ważna. Musi wywoływać w Tobie radość z jakości, że to jest tak wielka sprawa. Chyba wczoraj moja żona jako siła powiedziała, że kiedy mówi, ja jadę do kościoła, mówi, ja się cieszę, że ja jadę, ja się nie mogę doczekać na spotkanie. Ja się nie mogę doczekać na niedzielę, ja się nie mogę doczekać, kiedy my razem z kościołem będziemy wielbili Boga. To jest oczekiwanie w tygodniu, czujesz, że masz, jak się żyjesz, ty oczekujesz, kiedy będzie uwielbił. Społeczne na przykład, tak? Oczekujesz. Co Cię pobudza do takiego uwielbienia? Przez cały czas, tak? Uwielbienie to oddawanie chwały, oddawanie dziękczynienia i czci. Chwalenie Boga, czyli oddawanie chwały, to jest określanie wielkości Boga. Czyli najpierw w naszym uwielbieniu zawsze określamy wielkość Boga. Dziękczynienie to jest określanie dobroci Boga. I musicie sobie to wyrysować jak
jak piramidę, że u podstaw uwielbienia leży oddawanie chwały Bogu, czyli określenie Jego wielkości. Dlatego wszystko się też z tym wiąże. W uwielbieniu jest bardzo ważny dobór tego, jeżeli mówię na przykład, mówimy o uwielbieniu społecznym w Kościele, to jest bardzo ważny dobór piosenek, które śpiewamy, melodii, które są, wszystko ma znaczenie. Tym chwalimy Boga. Jak możesz określić wielkość Boga, tak? Piosenkami, które nie mówią o wielkości Boga. Która? A więc u podstaw leży określenie wielkości Boga, czyli oddawanie Mu chwały. Na tym jest dziękczynienie, czyli określenie dobroci Boga. Czyli najpierw my uwalniamy do duchowej rzeczywistości informację, że wielki jest Bóg, potężny jest Bóg, to jedyny Bóg, to Bóg Król, nie ma innego Boga. Budujemy płaszczyznę podstawową uwielbienia, czyli chwałę. W tym miejscu jest jakby, można, tu się dzieją różne rzeczy. Za chwilę będę o tym mówił, ale jest to podstawa, ta wielka podstawa. Na tym budujemy dziękczynienie, że określamy dobroć Boga, jaki ten Bóg dobry jest. Dopiero po określeniu wielkości Boga możemy określić dobroć Boga, bo tylko wielki Bóg jest w stanie sprostać, tak, potrzebom. Dopiero teraz, Boże, ja Tobie dziękuję za to, że jesteś. Tak? Wywyższam Cię za to, że zbawiłeś mnie. Wywyższam Cię za to, że uzdrowiłeś mnie. Wywyższam Cię za to, że kochasz mnie. Jesteś dobry. I szczyt wszystkiego to jest uczczenie, czyli określenie świętości Boga. Rozumiesz? Tak wygląda uwielbienie Boga. I to jest możliwe do wmontowania w nas. Ja dzisiaj absolutnie jestem jakby tym ogarnięty. Ja chwalę, dziękuję i czczę. Chwalę, dziękuję i czczę. Chwalę, dziękuję i czczę. Oddawanie czci, czyli określenie świętości Boga, ono jest najmniej możliwe do opisania. Ponieważ świętość Boga jest najmniej możliwa do opisania. Często ją łatwiej wyrazić postawą, niż słowami. Postawą. Często, kiedy oddajesz Bogu cześć, kiedy określasz Jego świętość, często lepiej się położyć na twarzy i nic nie mówić, tak, niż coś tam bełkotać. Otóż nie trzeba nic mówić, trzeba określić miejsce. Swoje miejsce. Ja jestem tu, Boże, a Ty jesteś tam. Okay? Jest w Biblii, w Starym Testamencie, 7 elementów określających uwielbienie Boga. To, co się Bogu podoba. To, co On przez lata włożył w serca ludzi. I to jest potem to zostało opisane. A więc pierwsze słowo określające uwielbienie to jest halal, czyli szalony taniec. I nie istnieje pełna formuła uwielbienia Boga bez tańczenia. Takiego czegoś nie ma, bo słowo hallelujah dokładnie oznacza chwalę Jahwe szalonym tańcem. To oznacza hallelujah. Chwalę Jahwe szalonym tańcem. I koniec. I teraz moje pytanie, gdzie te nazywnictwo, jak ono się ma do praktyki? Ludzie przychodzą, hallelujah! Słyszeliście? Albo wesołego hallelujah, to już jest, wiesz, poniżej krytyki w ogóle. Jajko kurczak, proszę Ciebie, wesołego alleluja. W ogóle, jak to ugryźć? Halal, szalony taniec, hallelujah. Chwalę Jahwe szalonym tańcem. Kiedy zaczynasz chwalić Boga, czyli określać Jego wielkość, tak? To taniec jest jedną z pierwszych rzeczy, którymi możesz go określić. Szalony taniec, ludzie szaleją, dlatego, że wielki jest Bóg. Jak ktoś tutaj mówi, ja nie mam takiego temperamentu, ja mówię, weź. Mówię, kto tu mówi o temperamencie? Jaki temperament? Co tylko go obchodzi twój temperament, człowieku? Masz nogi, masz, to tak. Ja w ogóle nie biorę poważnie ludzi, którzy tańczą tylko w stylu bezruchowym. Jako Bożych sług. Wiecie dlaczego? Bo ci ludzie nie przyłamali swoich kompleksów. Oni nadal myślą, że to oni są ważni. Wiecie, czemu ludzie nie tańczą dla Boga?
bo nadal myślą, że są ważni, że teraz będą widziani. Czy ty wiesz, że myśl pod tytułem jak zostaniesz oceniony jest pierworodem? To grzech! Taki sam jak zabijanie i cudzołożenie. To jest koncentrowanie na ciele, to jest koncentracja na ciele. Co cię obchodzi, jak zostaniesz postrzegany przez innych, jak nie żyjesz ty, ale żyje w tobie Chrystus, powiedz mi. Jak to się ma twoja postawa do listu do Efezja, do listu do Galacjan 2:19-20? Żyje już nie ja. Okay? Greckie słowo ego, tam jest napisane. Żyje już nie ego, ale żyje w tobie Chrystus. My uczymy tego ludzi na ulicach. Tańć! Na ulicach, mówię, tańczyć. Ludzie tańczymy. Tańczymy. Klękamy. Pamiętam kiedyś, poszliśmy głosić do studentów. Poszliśmy głosić do studentów, słuchajcie. I ulokowaliśmy się na Starym Mieście ze sprzętem. Bo tam miał kult grać. Mówię, to będzie jak kult gra, to przyjdzie dużo studentów będą słuchać. Bo juwenalia był. Ale nie wiedzieliśmy, że przed nami przedefiluje 250 tysięcy ludzi. Platforma Obywatelska zrobiła pikietę. I przed naszą platformą przedefilowało 250 tysięcy ludzi, do których głosił się Chrystusa. Ludzie klęczeli w szpalerze. Rozumiesz? Wszyscy myśleli, że z PiS-u jesteśmy. A my na mieliśmy wielki plakat, diabeł to pajac, dla ciebie. Przychodzili do nas, ale to który to ten, pajac? Ja mówię, no diabeł. Ale diabeł to kto? Ja mówię, no diabeł, Lucyfer, diabeł. Jak Lucyfer, ale to który to? Mówię, jakieś tam polityków mnie wymieniali. Ja mówię, ty, ja walę w polityki. Diabeł to pajac. Ale jak to? Ja mówię, no tak to, człowieku, do piekła idziesz. Tak? Do piekła idziesz. Taka jest prawda w ogóle o tym stanie, który jesteś. Wiecie, ludzie klęczeli i oddawali chwałę Bogu, to było nie do przyjęcia. Rozumiecie? Ale my tego uczymy ludzi. Żyjesz już nie ty, ale żyje w tobie Chrystus. Ja w ogóle nie biorę pod uwagę kogo, że ktoś ma... ktoś jest sługą Bożym, ktoś ma kompleksy. Ja mówię, kompleksy? No kompleksy masz? No kompleksy. Do uwolnienia. Torebka do dożygania, na bok, do uwolnienia. Kompleksy? Kompleksy to się ma w świecie. Przyszedłeś do Jezusa. Jesteś suwerenną jednostką bojową. Halal jest w tobie. Halal. To było normalne dla przeciętnego Żyda, że się tańczy dla Pana. To było naturalne. Co zrobiła potem religia? Jest napisane, że się w pląsach będzie wchodziło do Królestwa Bożego. To podstawa w ogóle uwielbienia. Taniec. To nie jest opcja. Jak Pan mnie pobudzi, ja mówię, Pan cię pobudzi. To tak jak w małżeństwie by było, ja nie wiem, w ogóle nie do się szygać, nawet jeśli chce. Proszę nie wiem. Ja mówię, dlaczego nie śpisz ze swoją żoną? Jak ona mnie pobudzi, to będę spał. Czemu nie śpisz ze swoją żoną? Pan mnie pobudzi. To pobudzi. Istnieje nadrzędne prawo miłości. Oddawajcie siebie drugim. Kurczę, nie wiem. Większą rzeczą jest dawać niż brać. Czujesz kurwa? Ja nie napisałem Biblii wyznaczonej. Czy mnie czepiają, że doktryny swoje wprowadzę. A ja nie wprowadzam swoich doktryn, tylko to jest wygięte wszystko. Halal, szalony taniec. Następne słowo to jest doda, czyli podniesienie rąk. Podniesienie rąk. Wiecie, w ogóle to są duchowe zjawiska? Ty wiesz, że jak zaczynasz tańczyć w sposób szalony dla Boga, to następuje pewna duchowa koniunkcja, pewna rzecz. I wszyscy ludzie mówią, no tak, ale skąd ja wiem, czy to jest z ducha, czy nie z ducha? Ja mówię, zawsze na początku jest z ciała. Bo pierwsze jest to, co? Cielesne! List do Koryntian się kłania. A więc początek uwielbienia Boga zawsze będzie cielesny. No kurczę, ludzie. Zawsze zaczynasz w ciele, a kończysz w duchu. Problem jest, jak się odwrotnie zaczyna. Problem jest, jak zaczynają w duchu, a kończą w ciele. To jest nieprawidłowe.
Ale zaczęcie w ciele, a skończenie w duchu jest bardzo prawidłowe, biblijne, normalne. Bo zawsze to, co cielesne, jest pierwsze. A to, co duchowe, idzie później. A więc taniec wielokrotnie jest też cielesny na początku. Bo, ale ty zaczynasz spalać się na ołtarzu. Okej? I gwarantuję ci, że nie będziesz tańczył w kościele, jeżeli nie będziesz tańczył w domu. A tańczyć musi zacząć w komorze. W komorze się tańczy dla Boga. Jak będziesz tańczył w komorze, będziesz tańczył w kościele. Po prostu, to jest bardzo proste. To da, odniesienie rąk. Kolejne zjawisko duchowe. Tu nie chodzi o to, że to jest chrześcijański rodzaj rytuał, bo katolicy się modlą, tak? I na klęczącą, a protestanci, tak? I na siedzącą też. Bo oni są protestantą. Po hiszpańsku. Protestantą my jesteśmy. To jest duchowy gest. To da podniesienie rąk. Następne słowo, ja da, podniesienie głosu. Ludzie mówią, Bóg nie jest głuchy. Ja mówię, wiem, że nie jest głuchy. Diabeł jest głuchy za to. Podnieś głos. Ja do ludzi mówię, podnieś głos. Często przełomy przychodzą wtedy, gdy głos podniesiesz. Ja mówię, podnieś głos. Ty masz mówić z głosem. Nie możesz głośno czegoś powiedzieć. W domu potrafisz być, że się na męża czy na żonę, to jest żaden problem dla ciebie. Ubrałeś samochód? Nie! A w kościele stoją. Zaburzenie psychiczne. W domu się na siebie drą. Człowieku, rozumiesz? W kościele stoi, proszę, jest skruszony. Rozumiesz, ubierze się człowieku jak w latach 70. człowieku i nie wiem. Jak ja patrzę na niektórych ludzi, rozumiesz, oni mówią, to się chodzimy tutaj, bo my nie podążamy za modłą tego świata. Ja mówię, człowieku, ty sobie podążasz. Ty zobacz, był taki jeden głoszący na ulicę, wychodził człowieku, on się zatrzymał w temacie ciebie ubrania w latach 70. Chodził w takich w ogóle spodniach takich, nie wiem, jak to się nazywa, takie kieszenie takie miały dwa, na palce się to wkładało. Chodził w takiej krótkiej po prostu tej, miał taki wąsik, taki miał delikatny wąsik, jak pedofil wyglądał. I on chodził i mówił ludziom, moi ludzie, jego nikt słuchać nie chciał. Jak go mogą słuchać, jak on wygląda, człowieku, rozumiesz, jak wygląda. Bo myślę, że to jest to, to jest ta duchowość, że on ma być nieatrakcyjny. Tak? A daje tutaj tłumaczę, załóż strojne szaty. Tak? Dzisiaj jakby wielu chrześcijan zobaczyło, jak kiedyś Żydówki wyglądały, to by im oczy do orbit wyszły. One były okolczykowane wszędzie, człowieku. Nosiły suknie zdobione, nosiły czapeczki z pieniędzmi poprzywiązanymi tutaj, człowieku. Dzisiaj jak ja się patrzę na niektóre, niektóre chrześcijanki, ja mówię, ty wódź, mówię, kurczę. Byłem w takim kościele, jednym pastorze podchodzi, mówi, to jest taka jedna dziewczyna, mówi, może ty z nią porozmawiasz, mówi, ona mówi, no człowieku, ona się nawet nie umie ubrać jak kobieta, no mówię, to nie chyba, mówi, 5 lat, mówi, umiesz się jak kobieta. I nie, bo ona mówi, to ona w duchu, tylko ona w duchu. Mówi, nie wiem, czy mówi człowieku, coraz gorzej z nią jest. No. I pierwsza rzecz, co z nią zacząłem z nią rozmawiać, bo ona mówi, pastorze, może coś mi doradzić, bo ona każdemu, kto tam odwiedza ten kościół, chce, żeby coś jej doradzić. Ja mówię, byś się przebrała. Mówię, weź. Mówię, proszę cię, kurczę, to niewiele trzeba. Jak jesteś kobietą, wygląda jak kobieta. A nie jak już ciebie coś po środku. Podniesienie głosu. Podniesienie głosu, który ma w swojej formule wywyższenie potężnego wobec. Tego nie trzeba się bać. Techila, nowa pieśń. Kolejne słowo, techila, nowa pieśń. Czyli w uwielbieniu jest bardzo ważny system tworzenia. My tworzymy. Trzeba tworzyć nowe piosenki, nowe melodie, nowe słowa, nowe określenia Boga. Świeże, piękne. Tak? Nie trwać w czymś, co stare. No śpiewamy pro ciebie hymn 154, 82, 76. No śpiewają to. Rozumiecie? Po prostu. Ale też to się też przekłada na te nowożytne kościoły, na nowożytną mentalność, tak? Włącza się cały czas te same uwielbienia, przerabia się piosenki, które utworzyli inni chrześcijanie, przerabia się Hillsong, przerabia się inne. Dlaczego to nie robi? To nie prawdziwe kapsze będzie lepiej. Zrób coś nowego! Coś nowego zrób. Coś świeżego wyprodukuj. Jesteś nośnikiem Bożego Ducha.
nośnikiem Bożego Ducha. My przerabiamy piosenki. Zabieramy ze świata piosenki i przerabiamy. Przerabiamy słowa. Przerabiamy w nich słowa. Dlaczego to robimy? Dlatego, że to ma sens. Ty możesz uwielbić Boga. Wiesz, jakie namaszczenie się uwalnia? Zobacz. Jakie namaszczenie się uwalnia, kiedy zaczynasz wielbić Boga rzeczami, które tworzysz. Zobacz. Jezu, Jezu, pamiętam, że przyszedłeś, gdy ja wołałem tak mi źle. Z oczu moich płynęły rzęsiste łzy, Ty wyrwałeś mnie. Ty wkroczyłeś jak w bajkowym śnie. I każdą rzecz jesteśmy w stanie przerobić dla Boga. Zrobić coś świeżego, coś nowego. Zabrać coś diabłu. To już Charles Finney o tym opowiadał. On mówił, bo on przerabiał piosenki ze świata na chrześcijańskie piosenki i je śpiewał. Cały czas nowe. Przychodzi jego kobieta na spotkaniu i mówi, bracie Finney, szanuję cię, ale mówi, dlaczego ty te bezbożne piosenki przerabiasz, mówi, i śpiewamy je w kościele. A on był takim człowiekiem bardzo pokornym. Ja bym inaczej jej odpowiedział, ale on jej powiedział, mówi, siostro, mówi, a skąd ten pomysł, że diabeł ma prawo do najpiękniejszych melodii? Skąd jest ten pomysł? Tehila, nowa pieśń, nowe nazywnictwo, nowe. Zauważcie, że istnieje cały system wypowiedzi. Tak samo się ludzie wypowiadają. W ogóle zobaczcie, jaki jest wąski zakres słów w kościołach. Jak w ogóle ludzie mówią, wąski zakres słów jest. A u protestantów to jest w ogóle tak wąski, człowieku, że się w głowie nie mieści. Ja to wąskie, człowieku, jak kanał taki. Używa się zwrotów cały czas takich samych. Jak zaczniesz mówić po ludzku, to wszyscy się, bo jak ty mówisz inaczej? Ja mówię, no ja mówię po ludzku. Normalnie mówię po ludzku. Tak? Nie używam dziwnych zwrotów. Tak? Bo to jest absurd. Tehila, nowa rzecz, nowa pieśń. Nowa pieśń. Tak? Tym uwielbiamy Boga. Musisz kreować. Po uwielbieniu musisz być kreatywny. W modlitwie musisz być kreatywny. Często zamiast powtarzać, proszę Ciebie, to słowo halleluja, halleluja, Panie, uwielbiam Cię, Panie, uwielbiam Cię. Przecież widzę, że mnie uwielbiasz. Nie wydało Wam się to dziwne? Mówisz do Boga cały czas taką, uwielbiam Cię, wywyższam Cię, Panie. No widzę. Zauważajcie, że to jest określenie tego, co robisz. Zauważ to. Ty mówiąc, uwielbiam Cię, wywyższam. Ja nie mówię, żebyś tak nie mówił, no nie o to chodzi. Chodzi o to, żebyś zrozumiał, że to jest jakiś wycinek rzeczywistości, tak? Czy Ty po prostu określasz to, co robisz? Tak? Tak jakbyś malował, to mówisz, maluję obraz, maluję, maluję może ręce, maluję obraz. Rozumiesz? Wyobraź sobie, że to fryzjera w 3G, 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 3G. Rozumiesz, o co chodzi? Pokazuję Wam, jak wygląda różnica między starym a nowym. Twórz coś, nie bój się tworzyć. Tak. Cudowny jesteś, piękny, wspaniale pachniesz, I love you, nie wiem, cokolwiek. Inaczej. Wczoraj moja żona o tym mówiła, żeby przyszło to, co szlachetne, trzeba odrzucić to, co pospolite. Pospolite jest to, co? To jest coś, co jest cały czas znane. Tak? Cały czas znane. Zrób coś. Chrześcijaństwo stało się jakąś bryłą nędzną. I teraz bierze się ze świata coś i się myśli, że się teraz prowadzi światowo. Światowo się wprowadza i się mówi, to jest, bo uatrakcyjnimy ten cały syf, tak? Światowością. Porobimy światła, jakieś tam zrobimy, dymy, czy nie możesz robić światła, dymy, to nie o to chodzi. Rozumiem? Ale to jest, zrozum, że to nie tędy droga, tak? To nie o to chodzi. Jak gościłem w takim nowoczesnym kościele, prawie 1000 ludzi, człowieku w Holandii, rozumiesz, skutek był taki, że z liderów demony wyrzucałem tam. Ostatni raz mnie tam zaprosili, już mnie nie zaprosili. Zabrałem demonów, zaczęliśmy kupić od demonów. Tak? Rozumiesz? Pastor stał się patrzył.
Co się dzieje? A z nich demony wychodziły. No to co? To jest świat wprowadzony do kościoła. Przed naszą usługą człowieku wzięli, wynajęli. Wiecie, kogo wynajęli? Hip-hopowca światowego. Proszę ciebie, ten hip-hopowiec. Ktoś tam też przękał. Rozumiem? Jeden człowiek od nas tam podszedł, bo ty. Mówi, kto tu jest? No to wzięliśmy, żeby tak było atrakcyjnie, bo to jest spotkanie. Wyprowadź go stąd. W ogóle wyprowadź go stąd. Z tym jego ty. W ogóle ja stąd w ogóle wiem. Bo my prezentujemy niebo. Tak? I twórczość ma wychodzić z nas. Te chila! Ja specjalnie do internetu daję, pokazuję, jak heavy metalem się wielbi Boga. Tak? Jak punk rockiem się wielbi Boga. Niech ludzie to zobaczą. Wychodzimy na ulicę, jest taki zespół heavy metalowy. Włączamy piosenki, jeszcze go do centrum Warszawy. Wiesz, z pozdrowieniem dla wszystkich antysemitów. I oni nie zaczynają śpiewać, wiesz. Heaven no shalom alechem, tak? I zaczynają dawać po ciebie, wiesz, po garach i wiesz, na cały regulator dajemy swoich uśmiechnięci. Wszyscy antysemici będą słyszą po ciebie na 500 metrów ze wszystkich stron, tak? Już jest zainteresowanie, już można głosić, tak? Już można do nich. Coś nowego musisz tworzyć. Również w twoich indywidualnych modlitwach. Twórz rzeczy. Twórz. Tak? Nie wiem, co zrób. Kawę Bogu. Piąta rzecz to jest zamar. Gra na instrumentach, a wręcz oryginał mówi uderzenie w instrument. To jest ciekawa sprawa. Przeanalizowałem go. Ten zamar i tam jest uderzenie, w ogóle oryginał mówi uderzenie w struny. Uderzajcie w struny. Nie? W ogóle. I to zaciekawiło mnie, bo dzisiaj wiele się mówi o tym, że żeby zbudować na przykład w kościele zespół uwielbienia, to muszą być muzycy. To jest nieprawda. Żeby zbudować zespół uwielbienia, tak, to muszą być ludzie, którzy kochają Boga. Którzy kochają Boga. Jeżeli przy okazji coś umieją, no to super. A jeżeli nie, to nie. Prawda? Bo to jest uderzenie w strun. Zaczyna się uderzenie w strun. Uderzenie w strun. A więc, jeżeli nie grasz na czymś, tak? To zacznij próbować. Ja miałem swoją komorę nieraz taką, że siedziałem na ziemię, waliłem sobie w pufę. Proszę mi, to było bardziej duchowe niż jakaś niesamowita muzyka, która w internecie miała. Czemu? Bo to było moje. Nie wiem, czy mnie rozumiecie. To było moje. To wypływało ze mnie. Ze mnie, który jestem umiłowany Pańskim. Tak? Ze mnie. Na punkcie, którego on oszalał. I teraz te coś, czyli ja, rozumiesz? Siedzę i walę w pufę. Rozumiesz? I krzyczę w innych językach. I to coś, to zjawisko, to było uwielbienie. I to zjawisko przyniosło więcej, niż gdyby to miało być jakoś ubrane w humanizm. Oczywiście w kościele, tak? Idziemy dalej, głębiej rozwijamy się. Ja mówię, powstaje kościół gdzieś, uczmy się grać. Albo przez cud zacznij grać, jeżeli nie się znałeś po cud, bardzo proszę, na lekcję gitary, na lekcję pianinka, zasłuchaj. Moja żona na przykład usiadła za perkusją, zaczęła grać od jednego momentu, przez cud. Zaczęła grać na perkusję. Potem poszła na parę lekcji, potem doszła do wniosku, no nie będę trzymała na lekcję, bo na tych lekcjach to mówię, no co mnie mówi? Już nic nie ma do powiedzenia. A więc albo przez cud, albo przez naukę. Ale już budujesz coś. Coś, żeby to oddawało potężną chwałę Bogu. Szósta rzecz to jest barak, czyli klęczenie i leżenie na twarzy, czyli pozycje, szczególnie którymi my uwielbiamy świętość Boga. Tak? Nasze ciała są świątyniami, zrozumcie. Nasze ciała musimy zmusić do tego, żeby robiły to, czego Duch chce. Bardziej duchową rzeczą jest chodzić na czterech i beczeć, niż siedzieć w ławce, tak? I udawać twardziela. Po prostu. Czy będą przy tym towarzyszyły różne wypaczenia? Będą. Ludzie będą to w ciele robić. Ja to wiem. Ja to wiem. B.
będą się śmiać w ciele, upadać w ciele, robić różne rzeczy w ciele. Ale to, że ktoś robi coś w ciele, prawda, który nie może zatrzymać mnie, tak, który przeżywam życie z Bogiem. Ja to olewam, czy on to robi w ciele. Okay? Dla mnie on może robić co chce w ciele, mnie on nie obchodzi czemu. Ja uwielbiam Boga. Ja uwielbiam Boga. Ja uwielbiam Boga całą swoją, całym swoim duchem, duszą i ciałem i ja stosuję barak, klękanie, leżenie na twarzy, czyli używam swojego ciała, aby tego Boga wiedzieć. I ostatnia na przykład rzecz w tym temacie to jest szabak, czyli okrzyk, potężny okrzyk. To nie jest podniesienie głosu, tylko jest okrzyk. Tym okrzykiem, szabak, runęły mury Jerycha, szabak. Jest na przykład świadectwo takie, dziewczynka została porwana, w Stanach została porwana dziewczynka, chrześcijanka, mała dziewczynka, kilkuletnia. I Kościół się modlił, trwali w modlitwie i w pewnym momencie liderka uwielbienia mówi, słuchajcie, a teraz już tylko będziemy krzyczeć. I oni zaczęli uwalniać szabak. I potem składa świadectwo ta dziewczynka. Ona nie wiedziała, bo ona miała worek na głowie. Ona mówi, w pewnym momencie, bo ona przywiozła ją policja w ogóle do domu, nie? Ona mówi, stała na stacji CPN po prostu. Policja tam wzięła. A ona mówi, ta dziewczynka tak, w pewnym momencie ci ludzie zatrzymali się, zatrzymali samochód i wystawili mnie z samochodu i pojechali tam. Wtedy, kiedy Kościół podnosił chwałę na pułapie szabak. Rozumiecie? My mówimy o duchowej rzeczywistości ludzi. O duchowej rzeczywistości. Uwielbienie nasze, ono zaczyna się od tego, że my określamy wielkość Boga. Wtedy nasze piosenki, nasze wyznania, nasze ogłaszania mogą być bardzo szerokie. Mówimy o wielkości, o potędze, o sile. Określamy Boga jakby z zewnątrz. Kiedy natomiast już przechodzimy w dziękczynienie, zaczynamy mówić personalnie do Boga. Nasze piosenki, wypowiedzi są do Niego, już nie o Nim, tylko do Niego. Już nie śpiewamy, wielki jest Bóg. Tak? Już nie śpiewamy tego rodzaju piosenek. Śpiewamy piosenki do Niego. Do Niego. Tak samo, kiedy zaczynamy uwielbiać w kwestii świętości. Mówimy już do Niego, mówimy. Nasze uwielbienie jest mówieniem do Niego, a nie o Nim. Na samym początku mówimy o Nim, o Jego potędze, wielkości, sile, ale potem tylko do Niego. Rozumiecie? My takich rzeczy musimy się uczyć i wiedzieć, jak to wygląda. Wiecie, Bóg jest napisane, że On swojej chwały nie oddał nikomu. Ta chwała jest moja. Ja nie wymagam, bo to jest ciekawa rzecz, Bóg nie wymaga tego od ciebie, ale o ile ty to robisz, to zrozum, że robisz to na Jego warunkach. W ogóle jak chcesz komuś sprawić przyjemność, to dobrze jest, tak, poznać Jego pragnienia, poznać Jego marzenia. To jest bardzo dobrze. Ty poznajesz to, czego Bóg chce. Ja sobie na przykład nie wyobrażam, żebym bez poznawania kogoś blisko, tak, robił mu na przykład prezenty w ciemno. Rozumiecie, ja muszę kogoś poznać. Bo ja mam jakieś tam wyobrażenie o prezentach. Często na przykład w małżeństwach tak jest, że się robi prezenty pod siebie. Rozumiesz? Kupiłem ci, kochanie, skrzynkę z narzędziami na urodziny. Mąż przyszedł na przykład. To dobre narzędzia są, co? Przecież poszowskie, zobacz, jakie dobre narzędzia. Wiesz, a ona siedzi i płacze. Bo jej kupił komplet kluczy. Bóg określił to, co jest Jego pragnieniem. I to, o czym mówimy, to są Jego pragnienia określone w Biblii, opisane w Biblii. Tak. Zobaczcie, jak Bóg reagował. Czemu Bóg tak reagował na Dawida na przykład? Czemu On nazywał go człowiekiem według serca swojego? Dlaczego? Przecież co takiego Dawid? Przecież Dawid to nie był w ogóle jakiś specjalny facet. Dawid po prostu błądził, Dawid był zaburzony, Dawid był lękliwy w różnych sytuacjach, Dawid sobie nie radził, nie radził sobie z kobietami, Dawid sobie, mówi się, tam Salomon z nie radził, on też sobie nie radził Dawid. Tylko miał mniej tych żon, bo tamten to poszedł w ogóle nie jesteśmy człowieku tamten. No ten też miał problemy z kobietami, miał z dziećmi problemy. Zobaczcie, co tam, przecież Dawid się nie sprawdził jako ojciec w ogóle, nie?
Widzimy jego stany lękowe, kiedy stoi i gdzieś tam udaje, że jest psychicznie chory, po prostu, wiecie, takie w ogóle różne zajawki miał, nie? To Michal w ogóle, nagroma mu ta Michal była, człowieku. Przecież ta Michal, to przecież ona miała zajechany tak łeb, ta Michal, człowieku, ta córka Saula, kojarzycie przecież ją, nie? Po co on tam po nią szedł? Po co on ją brał? Przecież widać było, tylko tak go kochała, że od razu sobie drugiego znalazła. Wiesz, to no ale nie idzie po nią, tylko kochliwy w ogóle, bo tak jakiś romantyczny strasznie był ten dany, tak? Tak w taki chory sposób był ten romantyk i zaburzenie takie. I teraz, ale czemu on był nazywany mężem według serca Bożego? Bo ten człowiek był człowiekiem uwielbienia. Ten facet z całym swoim potencjałem zaburzenia, okej? On wielbił Boga, on szalał na jego punkcie. On tam się rozebrał do połowy człowieku przed tą Marką. Gdzieś tam leżał ze wśród tych owiec. No w ogóle jakby żył w innym świecie. Saul, ten Samuel jest posłany przez Boga, żeby namaścić go na króla, przychodzi do tego, do domu, mówi, gdzie tam masz synu, to ustawiają się, ten, nie. To już wszyscy, nie no, jeszcze jest jeden, ale ten już wiesz, jaki siedzi tam na polu, śpiewa piosenki, gra na jakichś rzeczach. On był najgłupszy z braci. Czego nikt poważnie nie grał tego Dawida. Ale zobaczcie, co w nim było, to był człowiek uwielbienia od małego. I potem widzimy sytuację, kryzys widzimy, o, pokazać kryzys, jak wygląda kryzys. Jaka jest różnica między ludźmi, którzy nie są ludźmi uwielbienia, a ludźmi, którzy są ludźmi uwielbienia. Dawid jest człowiekiem uwielbienia. I teraz on idzie braciom zanieść sery i chleb w czasie, kiedy jest wojna z Filistyńczykami. Tutaj jest zajawka z tym Goliatem, Goliat wychodzi, rozumiesz, jazdę robi, wszystkich straszy, tak? I tam są wszyscy bracia Dawida, okej? Okay? Wszyscy są wystraszeni, król jest wystraszony, a Dawid przychodzi, wiesz, a jest napisane, że rumiany był. To słowo rumiany oznaczało, że zarostu jeszcze nie miał. To był młody dzieciak. Ile on mówi? No kiedy tam zaczyna broda rosnąć człowiekowi? No, 15 lat, powiedzmy. No to on miał taki to młody nastolatek ten Dawidek, tak? I on tam przychodzi, serię przyniósł, a co to mówi to? To jest kretynek, wiesz, kto to? Tam, a tam Goliat! Rozumiesz? Łeb jak Sagan. Człowieku, włócznia, miecz, stoi i jedzie z nimi, jak z dziką świnią, rozumiem? Ale to? Co to jest? On tego, rozumiesz, on to określił jako zjawisko socjologiczne jakieś. On w ogóle mu imienia nie nadał, on go, jeśli to znaczyło nie powiedzieć komuś po imieniu, znaczyło kogoś poniżej. Oj, no nie wiesz, kto to Goliat? Ciebie mówią pro ciebie, to ty diabła szysz. Ja wiem, co to jest. No diabeł, no to anioł upadł. Ja mówię, weź, mówię, ty. Chrześcijanie diabła bronią. Chrześcijanie mają do mnie pretensje, że ja jadę z diabłem, jak się przyjmuję, tam jest diody cytują, że ja nie powinienem tam go osądzać, że ciebie wiesz. No to Bóg go osądzi. Nie no, nie było ochoty. No tak samo tam ci pro siebie. To Goliat. A Dawid mówi, że go zabiję. Dlaczego on to mówi? Czemu? Ponieważ jest to człowiek uwielbienia. On żyje w innej rzeczywistości. Życie w uwielbieniu spowoduje, że będzie żył w innej rzeczywistości. Rozumiesz? Rozbudowa życia modlitewnego, u którego podstawie leży uwielbienie Boga, czyli oddawanie chwały, dziękczynienia i czczenia Boga, doprowadzi ciebie do tego, że będziesz żył w innej rzeczywistości. I diabeł będzie mógł cię oglądać stopy od spodu. Będziecie deptać po wężach i skorpionach, ale kto? Wy, pokolenie Dawidowe! Jezus jest potomkiem Dawida, napisany jest. Syn Dawidowy. Dlaczego to jest nazwane syn Dawidowy? Czemu? A nie syn Abrahamowy. Czy lepiej by brzmiało nawet. Przecież on miał Abrahama w swojej linii, prawda? Czemu nie syn Abrahamowy? Czemu syn Dawidowy? Ano syn Dawidowy dlatego, że Dawid był człowiekiem uwielbienia. Z tego względu nazwany jest człowiekiem według serca Bożego. Ten facet miał rozbudowane życie modlitewne jak nikt. Eliasz nie miał takiego życia, Elizeusz, Mojżesz, nikt. Dawid miał takie życie modlitewne. To był wariat w tym ludzie. To był wariat. Rozumiecie? Nie stał się żadnym wielkim twardzielem. Płakał przed tym Bogiem. Rozumiecie? W ogóle zobaczcie, kto tam do niego lgnął. Żadni porządni ludzie, człowieku. 400 bandytów.
wokół niego się tam. Pierwsza armia Dawida. Wszyscy ci, którzy uciekali przed podatkami, przed długami, złodzieje, rozumiesz? Czym się zajmował Dawid na początku? Napady z bronią w ręku na wioski okoliczne. Rozumiesz? 256 artykuł, paragraf 2. Od 3 lat do 25 w naszym kodeksie karnym. A Bóg mówi, mój człowiek. No przepraszam, to jest napisane w Biblii. Łupił wioski, a Pan był z nim. No dla mnie to jest tak aspołeczne. To jest tak niesprawiedliwe. Rozumiecie, o czym mówię? Ale dlaczego tak było? Ten człowiek nawiązał potężną więź z Bogiem. A teraz powiem ci nowinę dobrą. Dawid nie był narodzony z Bożego Ducha. On to coś stworzył w systemie zewnętrznym. A teraz wyobraź sobie siebie. Ciebie, w którym mieszka Bóg. Jakież potężne życie modlitewne możesz rozwinąć. Jak mocno możesz funkcjonować jako Jehudi. Co możesz osiągnąć w uwielbieniu indywidualnym i społecznym. Jak bardzo możesz się rozwinąć, rozumiesz? Jako Boży wojownik modlitwy. Zobacz, jak bardzo, jak ci jest to dane. Zobacz, jak głęboko możesz pójść w relacje. Zobacz to wszystko. To jest dostępne dla ciebie. Wystarczy, że zrozumiesz, jak wygląda jego zarys, czego on chce, a potem zaczniesz się w to wstrzelać. Przestaniesz mówić, ja to robię to, co chcę, to wielbię, jak chcę. Ja nie wielbię, jak chcę. My w ogóle nie wielbimy, jak chcemy. Jest niedziela, przyjeżdżamy na nabożeństwo, dobrze się ubierzemy, wykąpiemy się. Jesteśmy czyści, pachnący i piękni. Po uwielbieniu leje się z nas pot. Agata schodzi za tej perkusji po prostu, wiesz, ja jestem cały spocony, zlany potem na siebie, a to jest dopiero początek spotkania. Jesteśmy często brudni. A wyobraźcie sobie, jak założyliśmy pierwszy kościół w ośrodku dla bezdomnych, jak my wyglądaliśmy po uwielbieniu. My po każdym przyjechaniu do domu przyszliśmy, musieliśmy się wykąpać. Dziękuję na nabożeństwie. Myślałem, w kopalni. Rozumiesz? Dlaczego? Ponieważ postanowiliśmy przyjąć Boże zrozumienie, okay, że uwielbienie to jest ołtarz. Potem to zaczęliśmy przenosić na nasze życie indywidualne. Ja dzisiaj mam takie życie indywidualne. Ja dzisiaj mam silną komorę, ja dzisiaj uwielbiam Boga, ja dzisiaj nie mam z tym żadnych problemów, ja nie mam takiego czego, że mi się dzisiaj chce czy nie chce. Ja w ogóle olewam, to ja mam w głowie. Dzisiaj rano usiadłem sobie, obudziłem się rano, bo zawsze nastawiam budzik wcześniej, leżę sobie. Wcześniej myślałem, że zawsze muszę wstać. Ostatnio doszedłem do wniosku, że nie muszę wstać, więc leżę. Leżę, wielbię Boga, mam oko otwarte. Szalamarala, menebarale, bese. W głowie mam takie trociny, człowieku, straszne mam trociny. Jakbyś mi spojrzał w głowę, to ja mam powiedzmy o 5:30 na przykład w głowie, to jest masakra dla mnie. No bo się na przykład położyłem o 2. Tak? Mam 3 godziny, 30 minut do sobą snu i w ogóle nic nie wiem. Jakbyś mnie zapytał, ja nie wiem nic. Wiem jedno, wielbię Boga i to jest przyjemne Bogu. On mnie kocha, mnie w tych pieluchach, jak tam leży. Rozumiesz? Ja w ogóle wychodzę z tego, że mam pełną świadomość prędziebie akceptacji. Mam pełną świadomość tego, że ja teraz wielbię Boga i niebo jest poruszane. Rozumiesz? Kurczę. I potem wchodzę tak w cały dzień. I zaczynam żyć. I w ciągu dnia go uwielbiam i chodzę, stawiam się, myślę o rzeczach, przychodzą mi pomysły. Bo o co chodzi? Uwielbienie, te życie modlitewne oparte na uwielbieniu, okej? Okay? Ono doprowadza cię do tego, że stajesz się człowiekiem coraz bardziej otwartym na Boga. I nie ma problemu, żeby było słowo napisane zawsze świeże. Rozumiesz, żeby nie cytować ludziom na nabożeństwach książek, nie czytać im książek jakichś autorów, tylko żeby głosić im świeże poselstwo prosto z nieba, że funkcjonują dary duchowe, rozumiesz, rzeczy się dzieją, koncepcje powstają. Kurczę, no żyć się. No żyć się. Życie modlitewne to jest nasz oddech. Rozumiecie? To jest życie modlitewne.
Nie możemy go sobie podporządkowywać naszym stanom duszy. Mi się dzisiaj chce, mi się dzisiaj nie chce. Ja mam taki stan, ja mam inny cię, to nie mam ochoty. Rozumiesz? No weź. Przecież to jest twój oddech. No masz ochotę na oddychanie, ja w ogóle nie myślę o oddychaniu. Oddycham. Oddycham po prostu. Oddycham. Rozpoznałem organy do oddychania, rozpoznałem, że jest powietrze w powietrzu. Rozumiesz? I sobie tak oddycham. I to wszystko działa. Musisz żyć, oddychać modlitwą. Oddychać modlitwą. Proszę cię o to, ponieważ jeżeli tego nie będzie, jeżeli to nie będzie rozbudowane, jeżeli ta relacja, ona nie będzie pogłębiana do granic absolutnych możliwości twoich, a twoje możliwości to możliwości Boga. Wiesz, co to znaczy? To znaczy, że nie ma granic. Nie ma granic. Granicą jest tylko twoje chcenie. I to jest nieprawda, że Bóg nie będzie przychodził, bo On będzie przychodził. Bóg jest jakby... Ty możesz... Ja ci powiem taką rzecz. Ty możesz... To ty włączasz Boga. To ty Go włączasz. Rozumiecie? Bez modlitwy się nic nie dzieje. Kiedyś ktoś powiedział, modlitwa się nie dzieje nic. Nie wiem. Wiecie? Nic. Ja w ogóle jestem świadomy, że na przykład to, że jestem nawróconym do Boga człowiekiem, to wiecie, z czego to jest wynik? Że ktoś tam kiedyś w ogóle wojował. Ja nie wiem, kto, bo ja go nie znam, nie? Ale ja dzisiaj to wiem. Że to, że ja przyjąłem Jezusa, to jest to, że ktoś się modlił. Modlił się. Dowiedziałem się trochę może o tym, kto się modlił. Jak wiecie, jak w 2000, nie, w 90 roku zabiłem człowieka, to w Zasielsku był taki zbór wolnych chrześcijan. Malutki zborek. I ci ludzie z tego zboru, oni tam chodzili na nabożeństwo, tam ze wsi ludzie tacy w ogóle byli przybyli. Nie wiem, gdy tam mogło ich być, no, 20 osób czy coś, ze wsi tacy. Oni tam przyjeżdżali i szli akurat koło tego miejsca, co ja tego człowieka zabił. Ten trup tam leżał. Tam dużo policji, mnie już tam aresztowali. Ja na przykład się spotkałem z nimi po latach i ci ludzie mówią, że w tych 90 roku właśnie, w maju, oni szli na nabożeństwo w niedzielę i zobaczyli te zwłoki, tam na chwilę ustali, policji dużo, i oni przyszli do kościoła i oni przynieśli do Boga modlitwę wstawienniczą o tego mordercy. O tego mordercy, nie? Żeby on Jezusa poznał. Na przykład. I oni zaczęli, oni wojowali wtedy, w tym dniu, co zginął ten człowiek. Potem miałem sytuację, że mogłem tam ich poznać, że być u nich w kościele, składać świadectwo o tym. I powiedziałem, byliście pierwszymi ludźmi, których znam, wierzącymi, to są pewnie, których nie znam, ale pierwszymi, których znam, którzy wstawali w modlitwie. Ci ludzie może nie wiedzieli wiele. Później nasze drogi się rozeszły, oni nie chcieli już ze mną dłużej współpracować. Doszli też do wniosku, że no nie chcą takiej formuły funkcjonowania, jak my funkcjonujemy. To było dla nich za dużo. Ja to rozumiem. Ale to nie chcieli tak, nie? Mieli swoje koncepcje. Ale ja wiem, że życie modlitewne tych ludzi, ten poziom, który mieli, wystarczył, tak? Aby dolać do tych czasz modlitewnych w niebie jakąś tam miarę tego i ja się nawróciłem. Ja wierzę w takie. Wierzę w to, że nasze życie modlitewne nie tylko podniesie nasze życie, ale podniesie życie wielu innych ludzi. Podniesie życie wielu, wielu innych ludzi. Między innymi na tym polega cały system wstawiennictwa, że my stajemy, za innymi ludźmi. Że my walczymy o tych innych ludzi. Że my przypominamy Bogu o rzeczach, o których oczywiście on pamięta, tak? I uderzamy w diabła, tak? I odpychamy demoniczne siły od różnych zjawisk, sytuacji. W ten sposób zmieniliśmy nawet nasze miasto, malutkie miasto. W naszym mieście, przyjaciele, nie było nawet jednego marketu. W naszym mieście była bieda. A my zaczęliśmy modlić o nasze miasto. Mieliśmy już zbudowane życie modlitewne i zaczęliśmy się wstawiać za miastem. Zaczęły pojawiać się markety, prywatna przedsiębiorczość i wiele różnych rzeczy. Dzisiaj nasze miasto nie jest idealne,
Ale może zostawić otwarty samochód i nikt ci nic nie ukradł. Inny czas. A kiedy w naszym mieście było 70% przestępców, przestępczości z całego województwa ciechanowskiego? W naszym mieście. Złodziej na złodziej. Gwałciciel na gwałciciel. Było dwóch gwałcicieli takich w naszym mieście, którzy... No, straszne. Podgryliśmy się. Obydwoje zginęli. Obydwu głosiem Chrystusa nie chcieli słuchać. Zginęli. Chcę wam pokazać jakby siłę tego zjawiska. Ale początek jest zawsze ten sam. I ty zaczynasz budować swoją głęboką, osobistą relację z Bogiem. I spalasz się w tym. Musisz się w tym spalić. I do tego was zachęcam. Panie Boże. Ja modlę się o to, aby to słowo, Ojcze, zabezpieczone przez tego świętego ducha, teraz przepływało do ducha ludzi, Ojcze. Ja modlę się w imieniu Jezusa, Ojcze. Ja teraz wierzę o to, że to słowo będzie przepływało z ich umysłów do ducha. Że tam, Ojcze, zamienione w Twoje objawienie, przepłynie z powrotem do ich umysłów i stworzy nowy dostęp. I zacznie żyć, Ojcze. Uwielbiam Cię za to. Niech Twoi aniołowie będą wokół ludzi, niech dbają o nich. Ojcze, ja nakładam krew Jezusa na ludzi. Ja ustanawiam w imieniu Jezusa, że nic z tych rzeczy, które zostały Ci powiedziane, nie wyleci z umysłu. Ja ustanawiam, że to słowo trafi na podatny grunt, że ciernie życia nie stłamszą tego słowa. Ojcze, w imieniu Jezusa Chrystusa. Za to Cię uwielbiamy, Boże, w imieniu Jezusa. Amen. Amen.